Pięknie, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym po pierwsze powiedzieć, że temat wykładu dotyczący strategii rozwoju Lublina to jest temat, który nas wszystkich interesuje, bo ta strategia tak naprawdę buduje nie tylko jakość życia naszego nas, ale także kształtuje to życie gospodarcze. Lublina daje tą perspektywę pod długokresowy rozwój. Stąd, jeśli o tym zaczniemy rozmawiać tak trochę bardziej szczegółowo, to myślę, że też i sporo pytań, czy sporo Państwa odpowiedzi w tym kontekście usłyszymy. Ale chciałbym powiedzieć najpierw parę słów o w ogóle myśleniu, czy zarządzaniu strategicznym, myśleniu strategicznym i o strategii. Jak Państwo popatrzycie wokół siebie, to po pierwsze mamy dzisiaj strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, a rządowa strategia do roku 2020 z perspektywą do 2030. Dokument, który się orzeczy, spina to wszystko, co realizujemy w wymiarze również i samorządowym. A jest jakimś punktem odniesienia dla tych działań, które podejmujemy. Wcześniej była to strategia długookresowa i średniookresowa, którą przygotowywał pan minister Woni do 2030 roku. Czyli zawsze jest ten kontekst związany z rozwojem społeczno-gospodarczym państwa, gospodarki czy regionu i w konkretnym przypadku naszego regionu macie Państwo strategię rozwoju województwa, do której również trzeba zaglądać, budując strategię rozwoju lokalnego, bo powinniśmy się wkomponowywać w te cele, które tutaj zarząd województwa wpisuje. I akurat jeśli Państwo zerkniecie do tej strategii, okazuje się, że z tych czterech zasadniczych celów dwa związane są z Lublinem, z jego metropolitalnym wymiarem i oczywiście z możliwościami czy z potencjałem możliwościami rozwoju. I wreszcie strategia rozwoju Lublina, ta, którą Państwo znacie, ona jest w dużej mierze omawiana, realizowana. Strategia, która jest zupełnie inna w stosunku do tego, co bardzo często Państwo spotykacie w innych miastach. Zacznijmy od samego zdefiniowania kontekstu ustrojowego, bo mamy tutaj strategię rozwoju miasta, samorządu, jednostki samorządu terytorialnego, czyli mamy konstytucyjną i ustawową definicję jednostki samorządu czy samorządu jako wspólnoty mieszkańców, wyposażoną wspólnoty wyposażonej w osobowość prawną, w podmiotowość prawną, się rzeczy również w majątek i środki finansowe niezbędne do realizacji zadań, dodajmy, publicznych, mającą w związku z tym również samodzielność finansową. I teraz w tym wymiarze musimy bardziej szczegółowo powiedzieć, na ile ta samodzielność finansowa pozwala budować te strategie, alokować posiadane zasoby na cele, które służą mieszkańcom, a też generalnie jak artykułować te cele, w jakim kontekście można na przykład budować strategię odchodzącą od ustawowo zapisanych zadań. W naszym przypadku była to akademickość Lublina. Nie jest to zadanie jednostki samorządu terytorialnego, ale przyjęliśmy, że w Lublinie jest to bodajże jedno z największych aktywów czy zasobów, którymi powinniśmy dysponować dla zapewnienia dynamicznego i innowacyjnego rozwoju naszego miasta. O tym jeszcze kilka słów. Gdyby spojrzeć na dyskusję związaną z ustrojem i tą podmiotowością samorządu, właściwie mamy dwie kwestie, na ile zapisane wprost w ustawie w reguły dotyczące osobowości prawnej możemy powiązać z samodzielnością finansową, czyli zdolnością do finansowania tych zadań, które możemy określić jako zadania własne, zadania zlecone, a z drugiej strony zadań własnych, ale o charakterze fakultatywnym, wynikających z tej dyskusji dotyczącej przyszłości miasta. Na ile na przykładu Lublin można traktować jako miasto mającą samodzielność finansową dla realizowania tych ambitnych celów, które sobie stawiamy, a w jakim zakresie ta samodzielność jest ograniczona. To są również dyskusje, które za nami na przestrzeni ostatnich 20 kilku lat dyskutujemy, jaki jest tutaj poziom tej autonomii, a też z drugiej strony w
poziom samodzielności finansowej pozwalający samorządom realizować autonomiczne strategie. Kwestia kolejna to jest ten majątek. Majątek, który został przekazany wraz z procesie komunalizacji, wraz z powstaniem samorządu, ale też z drugiej strony, który dochodzi do tego samorządu w wyniku działalności gospodarczej. Na początku lat 90. odbyła się wielka dyskusja z udziałem zresztą świętej pamięci pani profesor Zyty Gilowskiej, czy samorządy powinny być wyposażane w majątek o charakterze komercyjnym. Ustawa o samorządzie gminnym i co dalej idzie, rozporządzenia, czy w ogóle konstrukcja prawna tego procesu tworzenia samorządności i wyposażania w majątek, tak naprawdę nie dała możliwości rozdzielenia tego majątku, bo on dzisiaj jest majątkiem związanym z użytecznością publiczną, ale jutro może być wykorzystywany dla działalności komercyjnej. Ta dyskusja toczyła się trochę w wymiarze takiego doktrynalnego podejścia, czy samorząd nie będzie konkurentem dla prywatnych podmiotów, które wtedy powstawały, czy które wraz ze zmianą ustrojową trzeba było wspierać, żeby odejść od gospodarki centralnie zarządzanej do gospodarki rynkowej opartej na prywatnej własności i aktywności prywatnych podmiotów. Ta dyskusja właściwie skończyła się niczym. Były ograniczenia dotyczące działalności gospodarczej samorządu, były wprowadzane również bariery do przejmowania majątku. Potem z różnych powodów ten proces się zmieniał i dzisiaj można powiedzieć, że samorządy czy jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności duże miasta, dysponują ogromnym majątkiem, w części mającym możliwość wykorzystania w tej działalności komercyjnej. Tego majątku miasta już dzisiaj się w dużej mierze pozbyły. Wprowadzając do obrotu, pozyskując przychody na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, bądź realizując projekty, które dzisiaj byśmy nazwali partnerstwem publiczno-prywatnym, gdyby nie to, że ustawa wyraźnie określa, co tym partnerstwem jest, a te działania, które były podejmowane w latach 90. czy w kolejnej dekadzie, takiego charakteru wprost nie miały. Warto jeszcze w kontekście tej strategii spojrzeć na tę samodzielność finansową opartą z jednej strony na majątku i możliwości uzyskiwania tych przychodów, a z drugiej na strukturze dochodów, ponieważ tutaj jest główne źródło tej aktywności inwestycyjnej samorządu. Jeśli chodzi o duże miasta, dochody własne to jest znacznie powyżej 50% dochodów ogółem. Jak Państwo wiecie, w strukturze dochodów można mówić tutaj o tych trzech kategoriach: dochody własne, subwencje i dotacje celowe. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego średnio to będzie 40 kilka procent dochody własne, ale już w miastach na prawie powiatu to będzie blisko 60. W Lublinie mamy około 56-57% dochodów własnych w całości dochodów. To oznacza, że mamy dochody nieznaczone, które można zachować na te cele, które formułujemy w strategii, czy te cele, które wynikają z artykułowanych potrzeb społecznych. Do tego dochodzą subwencje i dotacje celowe jako transfery budżetu państwa, które powinny zapewnić finansowanie usług publicznych, takich, których Państwo oczekujecie, oświata czy pomoc społeczna. Żeby popatrzeć na skalę tego, przez ostatnie 4 lata tej kadencji, która minęła, na oświatę wydano około 5 miliardów złotych z budżetu miasta. Z tego, gdybyśmy chcieli oceniać według tego, co jest dziś, to do subwencji dokładamy prawie 50% środków własnych, które też alokujemy na oświatę. Czyli pierwszy wniosek, subwencja oświatowa jest niewystarczająca i samorządy, dokładając środki własne, pozbywają się tych środków jako tego kapitału inwestycyjnego. W związku z powyższym będą musiały, tak się też dzieje, sięgać po zwrotne źródła finansowania, czyli inaczej mówiąc, zadłużać. Wydatki na oświatę są jednymi z najważniejszych, jeśli nie najważniejszymi w każdym samorządzie. Pomoc społeczna przez 4 lata to jest ponad miliard. Czyli znowu mamy zadanie, które opisane jest to głównie dotacja jako źródło finansowania, ale żebyśmy również mieli tutaj świadomość, że do tej dotacji, którą otrzymywać samorząd powinien z budżetu państwa, też dokłada własne środki.
nie jest to taka skala jak w przypadku subwencji, ale dla tej sprawności świadczenia tej polityki społecznej dla mieszkańców również i rozbudowując tę politykę ponad to, co państwo realizuje, samorządy, zwłaszcza duże miasta, dokładają środki własne. Mówię to tylko dlatego, bo to nie chodzi o skarżenie się, tylko że mamy system naczyń połączonych. Te zadania publiczne określone w ustawie jako obligatoryjne, te również zlecone, trzeba zestawić z tymi zadaniami własnymi fakultatywnymi, które będą decydować o rozwoju naszych miast i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, patrząc na strukturę ich finansowania. Im więcej przeznaczamy w ramach wydatków bieżących na te standardy świadczenia usług publicznych, takich jak oświata, tym mniej mamy własnych środków na realizację celów rozwojowych. I tutaj przez ostatnie, myślę, że ponad 10 lat mamy co roku niewystarczające transfery subwencji i dotacji celowych dla realizacji usług publicznych na poziomie, który oczekujemy wspólnie. I w związku z powyższym rosnący poziom zadłużania towarzyszące pozyskiwaniu firmom funduszy europejskich, które stają się, czy stały się głównym źródłem finansowania inwestycji. To jak gdyby pierwsza uwaga. Teraz tak. Kilka lat temu rozpoczęła się dyskusja, która była arcyciekawa, pokazująca, że należy teraz zupełnie inaczej traktować nasze miasta, budując strategię rozwojową. Mianowicie, czym to miasto jest? Czy ono jest tym wymiarem fizycznym, czyli inaczej mówiąc, mamy określoną strukturę majątku, gospodarki, mamy również związaną z tym rozbudowywaną infrastrukturę, czy jest tym wymiarem ideowym? I taką koncepcję miasta jako idei zgłosił wiele lat temu pan profesor Jerzy Hausner i warto gdzieś tam sięgać do tych publikacji i dyskusji, bo my tylko o tym wspomnimy, ponieważ rzeczywiście, jeśli myślimy o rozwoju miasta, na pewno o przyszłości miasta, to spoglądanie na miasto w kontekście miasta idei, czyli miasta które traktujemy w kategoriach procesu wytwarzania określonych wartości, niewątpliwie buduje nam coś, co staje się tym zaczynem szybkiego, dynamicznego rozwoju, ale też takiego rozwoju odpowiedzialnego w wymiarze oczywiście naszych wspólnych oczekiwań i tego, co w przyszłości może nas czekać. Czyli urządzaną przestrzeń miasta musimy zestawić z jednoczesnym budowaniem więzi, relacji społecznych, budowanie tego kapitału społecznego. Jeśli po tych ostatnich latach, zwłaszcza po wielkim naszym jubileuszu 700-lecia nadania praw miejskich gminom, mówiliśmy, że jednym z ważniejszych celów, które sobie wtedy postawiliśmy, jest zbudowanie tej tożsamości miasta, tego poczucia wspólnoty, to możemy powiedzieć tak, osiągnęliśmy to. Stulecie odzyskania niepodległości było kolejnym pretekstem, by mówić o historii miasta i o teraźniejszości w tym samym kontekście. Zwracam na to uwagę, bo w naszej strategii, biorąc jak gdyby ten kontekst już wcześniej do pracy nad strategią, myśmy zbudowali wizję Lublina jako miasta inspiracji, miasta otwartego na inspiracje z zewnątrz, miasta otwartego na inspiracje z wewnątrz, no i miasta, które samo w sobie inspiruje wszystkich. Misją Lublina sformułowaliśmy tworzenie warunków i zdobywanie najlepszej wiedzy w celu zaspokajania rozwoju potrzeb mieszkańców Lublina i ich i innych interesariuszy miasta oraz realizację rozwoju dla dobra wspólnego i talentów i twórczego potencjału. Proszę zauważyć, że jesteśmy jednak w pewnym kontekście, może nie dokładnie tak, jak Hausner chciał to mówić, ale w kontekście tej idei miasta. Warto również zwrócić uwagę, że jeśli państwo zerkniecie do strategii, to odnajdziecie państwo tam cztery obszary rozwojowe.
Po pierwsze otwartość, po drugie przyjazność, po trzecie przedsiębiorczość i po czwarte akademickość. I te obszary rozgałęziają się na cele na działania na zadania i projekty, które podejmowaliśmy dla realizacji tej strategii, bo ta strategia w dużej mierze została już zrealizowana, czy jest bardzo zaawansowana. Tyle jeśli chodzi o ten wstęp. Druga dygresja dotyczy samego zarządzania strategicznego i strategii. Jeśli Państwo popatrzycie na proces zarządzania rozwojem każdej organizacji, ale w tym również i jednostki samorządu terytorialnego, to generalnie musi on mieć charakter aktywny i nastawiony na kreowanie przyszłości tej organizacji. A zatem musi być oparty na podejściu strategicznym, czyli patrzymy tutaj na działania długookresowe i średniookresowe, a te operacyjne, można powiedzieć, roczne, które siłą rzeczy absorbują nas najbardziej, są tylko dopełnieniem takiego myślenia i takiego działania. Czyli gdybyśmy dzisiaj myśleli o zaspokajaniu potrzeb mieszkańców naszego miasta, czy każdej jednostki samorządu terytorialnego, poprzez prostą kompilację rocznych planów, to oczywiście nie bylibyśmy ani skuteczni, ani efektywni i metodologicznie, rzecz jasna, byłoby to niewłaściwe. Musimy dzisiaj patrzeć na tą perspektywę długookresową, a te roczne plany są taką korektą, czy kroczącym, można powiedzieć, konkretyzowaniem tych planów średnio i długookresowych, wynikającym z tych uwarunkowań makroekonomicznych i mikroekonomicznych, chociażby związanych z dostępnością do środków finansowych. I jeśli spojrzymy na zarządzanie strategiczne, to generalnie te kilka cech chciałbym przytoczyć. Po pierwsze, identyfikacja problemów, czyli rozpoznawanie i wskazywanie najważniejszych problemów mających strategiczne znaczenie. W tym kontekście te obszary rozwojowe później postaram się przybliżyć. Po drugie, oczywiście w ramach tego również skalę i tempo rozwoju gospodarki lokalnej, strukturę gospodarczą, problemy z tym związane. Tak na marginesie w latach 90. zbankrutowały w Lublinie prawie wszystkie duże przedsiębiorstwa. A zatem stworzyło to zupełnie inny kontekst do budowania tej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, bo nie można go było oprzeć na nieistniejącej fabryce samochodów, nieistniejącej fabryce Ursus, czy nieistniejącej lubelskiej fabryce maszyn rolniczych itd. Po drugie, drugą cechą zarządzania strategicznego będzie tutaj kompleksowość rozwiązywania problemów i traktowania danej organizacji, jaką jest samorząd, jako część otoczenia, w którym tkwi zbiór zarówno szans, jak i zagrożeń. A to organizacja z kolei również ma te mocne i słabe strony, odwołując się chociażby wprost do analizy SWOT. I teraz chodzi nam o to, żebyśmy podchodząc do tego kompleksowo, starali się wykorzystywać te mocne strony danej organizacji, bądź przełamywać te bariery, które w danej są, a jednocześnie wykorzystywać szanse tkwiące w otoczeniu, bądź ograniczać wynikające z otoczenia zagrożenia rozwojowego. Klasycznym obszarem naszych działań jest rozwój infrastruktury, dostępności komunikacyjnej, w rozumieniu dostępności przede wszystkim drogowej. Dwa zdania o tym za chwilę powiem, bo to jest to wyzwanie, które tak naprawdę powinno być zrealizowane jak nie 30 lat temu, to 20 lat temu w wyniku strategii rozwoju, którą przyjmuje rząd, a zrzucono to na barki samorządów i w wielu przypadkach samorządy sobie z tym poradzić nie potrafią. Dalej, orientacja na przyszłość, czyli rozwiązywanie dzisiejszych problemów poprzez pryzmat przyszłości. No i oczywiście uznanie takiej tezy, że rozwój danej organizacji, danej jednostki samorządu jest ważniejszy niż dryfowanie, trwanie i to jest, myślę, oczywiste dla nas. Wreszcie orientacja na wyniki, czyli osiąganie tych celów poprzez skuteczną i efektywną realizację zaplanowanych wcześniej konkretnych zadań realizacyjnych. I tutaj mamy ten kontekst perspektywiczny, czyli kilkunastoletni, mamy średniookresowy, czteropięcioletni i ten operacyjny roczny. Czyli zarządzanie strategiczne będzie takim ciągłym procesem zarządzania nastawionym na formułowanie i wdrażanie skutecznej strategii rozwoju. A podstawową zaletą tego jest przede wszystkim redukcja w znacznym stopniu niepewności funkcjonowania.
funkcjonowania i rozwoju danej organizacji i zwiększenie jej zdolności adaptacyjne do zmieniającego się otoczenia. Bez myślenia strategicznego, bez strategii byłoby to bardzo trudne. Pozwolę sobie skrócić to już i dalej o tym nie rozmawiać, ale warto gdzieś ten kontekst zarządzania strategicznego przykładać do samorządu, nie zawsze się tak robi. Skoro to zarządzanie strategiczne polega na formułowaniu strategii rozwoju i realizacji tych strategii, no to sama strategia jest długookresowym programem rozwoju, w którym formułujemy zbiór celów i określamy sposoby ich realizacji, w tym również w wymiarze źródeł finansowania, czy finansowym, czy alokacji środków finansowych. Jeśli spojrzymy na to od tej strony, to ten problem samodzielności finansowej, który naświetliłem, staje się niezwykle istotny, bo on jest główną determinantą skutecznej i efektywnej realizacji strategii. Te główne cechy strategii to oczywiście długi horyzont w czasie, to jest koncentracja działalności, również i środków finansowo-rzeczowych na wybranych celach. Nie da się realizować wszystkiego, musi być tutaj pewna priorytetyzacja. To jest również konieczność podejmowania wielu decyzji określonego typu. W czasie decyzje te się muszą wspierać, muszą tworzyć spójny i uzupełniający się układ. Przykład, jeśli chcecie Państwo realizować program rozwoju transportu zbiorowego, to musicie myśleć w kategoriach oczywiście zarządzania urzędem, czyli kilkoma albo kilkunastoma wręcz komórkami, jednostkami organizacyjnymi, których praca się na to składa, czy będzie, bo to jest diagnoza, to jest formowanie celów, to jest decyzja środowiskowa, to jest budowanie dokumentacji, to jest przetarg, to jest później eksploatacja, właściwa forma działalności i tak dalej. Ale z drugiej strony musicie Państwo mieć ten kontekst zrównoważonego rozwoju, bo jeśli realizujemy dzisiaj w dużej mierze model transportu publicznego, to z jakiegoś powodu. Czyli chcemy substytuować w czasie poprzez transport publiczny, zastępować ten transport prywatny, bo miasto nie jest gumy i się nie rozciągnie, a po drugie chcemy chronić środowisko, stawiając na zeroemisyjny transport. Stąd macie Państwo taką ilość trolejbusów. Lublin pod tym względem ma już dzisiaj osiągnięty wskaźnik około 50% zeroemisyjnego transportu. A za kilka lat będziemy mieli nawet do 70% zeroemisyjnego transportu. To jest ważne chociażby z punktu widzenia ochrony klimatu, a ten temat dzisiaj staje się jednym z bardziej emocjonalnych. I wreszcie na taką cechą strategii będzie szerokie pasmo działań analityczno-koncepcyjnych i decyzyjnych, począwszy od ustalania celów, od diagnozy ustalania celów, programów realizacyjnych, a oczywiście kończąc czy przechodząc przez przydzielanie środków rzeczowo-finansowych na ich realizację, bo to jest sprawa kluczowa dla skutecznego realizowania strategii. I teraz, jeśli pozwolicie Państwo przejść do tej strategii, to tutaj przy tej okazji kilka zdań również o finansowaniu będziemy mogli powiedzieć. Po pierwsze, odwołaliśmy się do tej strategii poprzedniej, która obowiązywała w wymiarze oczywiście tych głównych celów. Ona uruchomiła pewien potencjał. Nie odpowiedziała do końca na problemy rozwojowe miasta, ale można powiedzieć, że to było już włożenie kija w mrowisko, czyli inaczej mówiąc, zaczęliśmy myśleć inaczej, zaczęliśmy oceniać tę przestrzeń miasta w każdym wymiarze w kontekście już teraz takich twórczych dyskusji, zapisywania nowych programów rozwojowych, ale warto o tym wspomnieć, że nigdy to nie jest tak, że ktoś przychodzi, zamyka drzwi przeszłości, buduje coś na nowo. Jest zawsze kontynuacja, jest zawsze pewien proces, który uwzględniać powinien dorobek ten, który był przed nami. Myśmy oczywiście z tego też skorzystali. Stąd te obszary rozwojowe stały się takim rozwinięciem celu poprzedniej strategii. W niektórych przypadkach, tak jak akademickość, to jest zupełnie coś nowego. Jeśli próbować spojrzeć na tę strategię, to pozwólcie Państwo, mając tutaj tę ilustrację, że pokażemy sobie kilka w tych pierwszych slajdów, to jest punkt wyjścia. Czyli inaczej mówiąc, zaraz jak się zaczynała dekada po 2000
2000 roku mieliście Państwo strategię bezrobocie na poziomie ponad 13%. Mieliście Państwo zbankrutowane bankructwa w gospodarce w Lublinach, słabą sieć powiązań transportowych. Teraz Państwo pamiętają, jak się wjeżdżało do Lublina, alejami warszawskimi, tak? Przez Słaliny. Dzisiaj macie Państwo zupełnie inny wymiar. Ale proszę zwrócić uwagę. Problemy polskich lubelskich banków. Likwidacja central bankowych, które były w Lublinie, a zatem likwidacja instytucji, które mogły wspierać przedsiębiorców w proces finansowania. No i ta upadłość DEU Motor, upadłość Odlewni, niski poziom przedsiębiorczości i małe osiągnięcia w przyciąganiu inwestycji zagranicznych, no bo do miasta nieskomunikowanego inwestor nie przychodzi. Stąd ta wizja i misja, o której przytoczyłem, czyli jako punkt wyjścia do dyskusji o tych obszarach, i te obszary to otwartość, przyjazność, przedsiębiorczość i akademickość, i po kolei spróbujmy, otwierając je, kilka zdań powiedzieć. Otwartość sformułowaliśmy, czy zdefiniowaliśmy właśnie w takim kontekście, że Lublin po zrealizowaniu tej strategii powinien być miastem otwartym, dobrze skomunikowanym z otoczeniem, posiadającym rozbudowane relacje zewnętrzne, miastem otwartym kulturowo na budowanie więzi regionalnych i metropolitalnych. I stąd, ja bym mógł jeszcze prosić o cofnięcie, stąd te cele w tych obszarach, w tym obszarze poprawa dostępności komunikacyjnej, rozwój relacji zewnętrznych, wzmacnianie otwartości kulturowej i budowanie więzi i regionalnych, i metropolitalnych. Ta poprawa dostępności to było największe wyzwanie. Tylko jeśli pokażemy teraz pierwszą tabelę, tu jest 600 milionów w tych raz, dwa, trzech, czterech zadaniach. Tak naprawdę na dostępność komunikacyjną wydano około 1,5 miliarda złotych. Czy miasto, które wtedy nie miało, tak jak dzisiaj, około 2 miliardów dochodów, czy 2200 dochodów i 2250, jak w tym roku, wydatków, było to o kilkaset milionów mniej, mogło podobać się tym inwestycjom? Nie. To było możliwe dzięki temu, że rozpoczęliśmy przygotowanie do pierwszego okresu programowania i pozyskaliśmy fundusze europejskie między innymi na te drogi. Największe wyzwanie to był ten główny wjazd do Lublina dzisiaj, czyli węzeł Dobrowica, ponad prawie 400 milionów, a jeśli dodać do tego jeszcze towarzyszące inwestycje, to prawie 0,5 miliarda. Do tego proszę zauważyć drogi dojazdowe tutaj, jak na Czechowie popatrzycie, dawna poligonowa, czyli dzisiaj Bohaterów Września, i potem Mełgiewska, tam koło fabryki samochodów. Pokażę Państwu, jak to wyglądało, bo o ile na Dąbrowice pozyskaliśmy dużo funduszy europejskich, o tyle bardzo mało pieniędzy było na poligonową i Mełgiewską. Uznaliśmy, że ulica Mełgiewska jest ważna z punktu widzenia tworzonej strefy ekonomicznej, inwestycji i biznesu. Przerzuciliśmy środki europejskie, które mieliśmy na poligonową, na Mełgiewską, mając tam blisko 70% już finansowania. Następnie pozyskaliśmy środki z rezerwy subwencji dwukrotnie i w związku z tym zadanie, które kosztowało około 130 milionów złotych, to jest cała Mełgiewska z tym węzłem tu przy Grygowej, zrealizowaliśmy blisko 110 milionów z funduszy europejskich i środków rządowych. Można? Można. No ale została nam poligonowa. I w związku z powyższym to zadanie, które dzisiaj daje otwartość tam na Botanik, na Czechów, dobry dojazd z obwodnicy do Kraśnickiej i do Solidarności, zrealizowaliśmy występując następnie, pod koniec tego okresu programowania, o podwyższenie dofinansowania z funduszy europejskich, ale realizując z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. I tu wracamy do tego, co powiedziałem na początku. Ponieważ ta samodzielność finansowa jest możliwość zaciągania kredytów, bo jesteśmy osobą prawną jako samorząd, jest majątek i zdolność kredytowa określona przez banki, można było wynegocjować, i tak zrobiono w Europejskim Banku Inwestycyjnym, 500-milionową transzę kredytu, do tego doszła jeszcze 300-milionowa transza z Banku Rozwoju Rady Europy, i finansować te inwestycje z tych pieniędzy, a potem pozyskiwać środki europejskie, te, które zostały na koniec okresu programowania i które rząd starał się szybko wydawać,
ale wydawał tylko tym, którzy już zrealizowali inwestycje i pokazywali faktury. Jeśli masz, możesz rozliczyć, proszę cię bardzo, dostaniesz. Na ulicę Nową Poligonową, czyli na Bohaterów Września, otrzymaliśmy blisko 90% funduszy europejskich, czyli zrekompensowaliśmy sobie ten kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Mówię o tym dlatego, że tu też jest inżynieria finansowa. Tu też jest to kreowanie takiej aktywności, jeśli chodzi o źródła finansowania. Nie tylko jest to w przedsiębiorstwie. Samorząd jako organizacja publiczna ma podobne mechanizmy, z których może korzystać. Nie mówiąc już, o czym później Państwu jeszcze powiem, o takich narzędziach finansowania, które z instytucjami finansowymi definiujemy pod konkretne projekty. Takim projektem jest budowa szkoły, przedszkola i domu kultury przy ulicy Berelowej na Czubach, gdzie mamy umowę forfaitingową wymyśloną przez nas i przez bank, który nas tam finansuje. Prosimy dalej. Port lotniczy, potrzebny czy niepotrzebny? Wtedy, kiedy rozpoczynał się proces budowy tego portu, w 2014 roku została ta inwestycja zakończona, tak naprawdę nie było jeszcze pewności, że będzie S17, S19, a inwestorzy mówią, jak ja mam przyjechać do Warszawy, przylecieć do Warszawy, 3 godziny jechać w jedną stronę do Lublina, to po co mi to? Ja sobie przyjadę do Katowic, z Wrocławia, tam będę lokalizował swój biznes. W związku z tym ten port lotniczy miał być takim potwierdzeniem, że jesteśmy wrażliwi na Wasze potrzeby w zakresie takiego szybkiego przemieszczania się, w zakresie mobilności. Wtedy pozyskiwaliśmy dwóch dużych partnerów. Rozmawialiśmy z IBM i z firmą Hewlett Packard. W jednym i w drugim przypadku byliśmy na tej krótkiej liście. Mówiąc szczerze, w jednym przypadku powinniśmy byli wygrać z Wrocławiem, w drugim przypadku powinniśmy byli wygrać z Poznaniem, ponieważ mieliśmy przewagę tego, co tam było najważniejsze, kapitału ludzkiego. Mieliśmy tutaj dostęp do informatyków, dało nam wsparcie uczelnie, mieliśmy powierzchnię biurową, którą nam prywatni inwestorzy oferowali w tej klasie, którą tamci oczekiwali. Centrum Plana oferowało tę powierzchnię biurową. Można powiedzieć, że również te wszystkie instrumenty wsparcia. Czego zabrakło? Dróg dojazdowych i lotniska. Hewlett Packard wyraźnie to określił. Nie teraz, mówiąc szczerze, później zrezygnował w ogóle z inwestycji w Polsce. A IBM wróciło, ale w formule już tylko takiego centrum serwisowego i tu z nami współpracuje, ale to największe centrum pobudowało we Wrocławiu, czego zresztą pożałowało po paru latach. To co się stało? Co z tego, że Wrocław jest dobrze ulokowany komunikacyjnie, że ma dobrze funkcjonujące lotnisko i można sobie na golfa do Wiednia polecieć szybciutko, kiedy jest fluktuacja na poziomie około 30 kilku procent. Żadna firma, która kieruje się efektywnością ekonomiczną, tego akceptować nie może. I stąd zaprzestali rozbudowy tego centrum. To centrum miało być w Czechach, ostatecznie jest na Filipinach. Jaką my mamy fluktuację wśród tych inwestorów, którzy są u nas? Fluktuacja nie przekraczająca 5%. To jest ta istotna różnica, która dla przedsiębiorcy dzisiaj ma znaczenie. Tu jest kwalifikowana siła robocza, tu jest niski wskaźnik fluktuacji, tu jest to wsparcie uczelni, wsparcie miasta. Mamy dzisiaj dobrą markę wśród inwestorów, a powoli tę barierę komunikacyjną trzeba walczyć. Port dzisiaj, jak Państwo wiecie, prawie 2 miliony odprawi pasażerów od początku istnienia, ale to jest 400 kilkadziesiąt, poniżej 500 tysięcy pasażerów staną w rozwoju, a między innymi związane jest to z niezdefiniowaniem przestrzeni publicznej w kontekście tej strategii, którą rząd realizuje, centralny port krajowy pod Łodzią i z drugiej strony rozbudowa, a przynajmniej plany, mam nadzieję, do tego nie dojdzie, Radomia. Radom jest dla nas praktycznie niezwykle dużym zagrożeniem. Choć pocieszajmy się, tam trzeba włożyć około 1,5 miliarda złotych, żeby Radom ruszył, więc myślę, że przez ten najbliższy rok, dwa rząd z Radomia zrezygnuje. Natomiast współpraca z Okęciem jest najważniejsza. I dzisiaj macie Państwo połączenie codzienne z lotem, który traktuje port lotniczy Warszawy jako hub, do którego zwozi pasażerów, między innymi od nas.
I te codzienne połączenia dają szansę na komunikowanie się również biznesowi. Ta otwartość w wymiarze międzynarodowym, macie Państwo tutaj około 40 miast, z którymi współpracujemy. Te miasta dotyczą oczywiście głównie obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. 10 blisko miast na Ukrainie, tu jest nieaktualne, już 2 na Białorusi, w trzecim dyskutujemy. 3 lutego jedziemy podpisać umowę partnerską z Wilnem. Będzie umowa partnerska, wszystko na to wskazuje, na Łotwie. Ale czym jest tutaj jak gdyby istota tych działań? Po pierwsze, za tymi umowami idzie współpraca projektowa i my jesteśmy partnerem na przykład z Timișoara w Rumunii, z Barceloną i kilkoma innymi miastami w realizacji projektu całkowicie finansowanego bezpośrednio przez Brukselę czy przez Komisję Europejską. Mamy kilkanaście takich projektów. Czyli nasi przedstawiciele, czy urzędnicy, czy z organizacji pozarządowych, czy z ludzi, czy z instytucji kultury, mają jak gdyby dostępność do środków, które budują ich aktywność w wymiarze tu już europejskim. Nie mówiąc o tym, że korzystamy z tych dobrych praktyk tej Barcelony chociaż. Po drugie, budujemy kontakty dla biznesu. Chciałem Państwu powiedzieć, że Timișoara to jest miasto podobne bardzo do naszego, które chce i kopiuje tak naprawdę w dużej mierze naszą strategię. Myśmy im na przykład przesłali na nośniku elektronicznym całą dokumentację związaną z transportem publicznym. Mają trolejbusy, chcą realizować zeroemisyjny transport, jest bardzo dobrze zarządzane. To jest drugie pobuda, Bukareszcie miasto pod względem dynamiki rozwoju w Rumunii. Korzystamy zatem również w wymiarze gospodarczym. Tu tego nie ma, ale jesteśmy bardzo aktywni, jeśli chodzi o Bałkan. Jesteśmy obecni w Serbii, Nowy Sad, jesteśmy obecni w Czarnogórze, Niszczyc, Maribor w Słowenii. Rozmawiamy w tej chwili z Splitem, rozmawiamy również w Macedonii. Po co? Studenci. Współpraca uczelni, współpraca kulturalna. Jeśli Lublin dzisiaj jest niezwykle aktywny w tym wymiarze, to jest to też zasługa tego umiędzynarodowienia. To, co macie tutaj Państwo wybrane praktycznie nasze sztandarowe produkty, ale tak naprawdę regularnie to jest około 50, ale jak było 700-lecie, było 1000 wydarzeń, około 600 wydarzeń w ubiegłym roku. To powoduje, że Lublin jest identyfikowalnym miastem dużej aktywności kulturalnej, a to oczywiście znakomicie buduje nam tę otwartość, a z drugiej strony buduje nam ten potencjał akademicki i prosimy dalej. Tu tylko wspomnę, dyskusja, która się toczy od jakiegoś czasu dotycząca cudzoziemców. Myśmy już bez rozgłosu pod tym względem przez Komisję Europejską i przez rząd byli wysoko oceniani po tych wydarzeniach, które się działy w Czeczenii czy potem na Ukrainie. Ten punkt obsługi cudzoziemców kopiowany był później w innych miastach. Robiliśmy to przez organizację pozarządową. Centrum Kompetencji Wschodniej to jest ta pozycja, którą warto też tutaj wskazać, ponieważ nie ma drugiego takiego miasta, które ma tak rozbudowane kontakty na wschodzie. I to nie tylko mówimy o Ukrainie. Dla przykładu miastem partnerskim jest stolica Gruzji, Tbilisi. Realizowaliśmy z nimi kilka projektów. O mało włos, a mielibyśmy dostawy autobusów Ursusa, ale dostarcza Solaris autobusy do Tbilisi. Pokazuje to, bo zawsze z tyłu tych kontaktów jest współpraca akademicka, współpraca kulturalna, tu się mieści jak gdyby w tej aktywności urzędu, a biznesowa oby była jak najintensywniejsza. Ta otwartość to również zbudowanie lubelskiego obszaru metropolitalnego, porozumienie z 16 gminami. To jest tak zwany zintegrowany program, zintegrowane inwestycje terytorialne realizowane w tej kadencji. My w ramach tego programu modernizujemy park ludowy, będziemy finansować ten centralny dworzec, a każda gmina ma swój projekt, ale nauczyliśmy się tu współpracować. I teraz, jeśli my mówimy o tym, że
takim niewykorzystanym jeszcze potencjałem jest budowanie synergii ze współpracy, to my mamy tu taki dobry przykład, jesteśmy chyba najlepszym przykładem w Polsce, jesteśmy dobrze oceniani, jeśli chodzi o obszar metropolitalny. I przyjazność, jeszcze dalej. Ta przyjazność oczywiście jest zdefiniowana, tak jak Państwo to czytacie, w tej celi, w tych celach to poprawa infrastruktury technicznej, zwiększenie komfortu życia, dbałość o kulturę przestrzeni, wspieranie rozwoju kultury czasu wolnego, podnoszenie jakości edukacji, partycypacja społeczna. I znowuż tak szybciutko przebiegając, macie Państwo inwestycje infrastrukturalne, dalej. Tylko to wymienione, to jest ponad 300 milionów, a tak naprawdę to jest około miliarda. Dalej idąc, macie Państwo ten rower miejski, który był dla nas istotnym celem, ponieważ ze środowiskami rowerowymi czy z partnerami społecznymi zdefiniowaliśmy sobie tę taką strategię mobilności. Ale chciałem powiedzieć, że to dotyczy oczywiście nie tylko tego. To rozbudowa infrastruktury, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, 140 parę kilometrów dzisiaj w Lublinie jest, a jeszcze 10 lat temu chyba było około 50. Podnoszenie jakości życia mieszkańców to nie jest tylko oczywiście to nie tylko standardy usług publicznych, jeśli chodzi o transport, ale to również programy dla niepełnosprawnych. Mówimy tu o miliardzie przekazanych dla niepełnosprawnych w ostatnich dwóch kadencjach, a w tym jest kilkadziesiąt milionów projektów, które przyniosły nam organizacje pozarządowe. W pomocy społecznej ponad 100 milionów projektów naszych i organizacji pozarządowych poza z dotacjami i subwencjami. Troska o seniorów. Mamy jeden z najbardziej aktywnych i ocenianych programów dla seniorów, aktywności senioralnej, ale również i takiego wsparcia socjalnego, czy również opieki poprzez te centra, w jakim są domy pomocy społecznej, ale w sensie tylko takiego dziennego pobytu czy wsparcia osób potrzebujących w domu. Program rewitalizacji, przebiegniemy szybko, bo to Państwo wiecie, Ogród Saski, Plac Litewski, Deptak, ale również Most Kultury i parę innych rzeczy. Natomiast chciałem się zatrzymać na tej infrastrukturze rekreacyjno-sportowej. Może Państwo tego nie pamiętacie, ale w momencie, w którym uruchamialiśmy te projekty, krytyka była, można powiedzieć, w takim apogeum, po co? Po co stadion, po co akwa, po co stadion lekkoatletyczny? Dzisiaj na stadionie żużlowym już nie wiem po co, ale można przez analogię powiedzieć, że pewno byłyby takie pytania, gdyby były wcześniej. Otóż jakość życia bez nowoczesnej infrastruktury trudno sobie wyobrazić. Myśmy najpierw budowali instytucje kultury. Teatr Stary, w Centrum Kultury, to jest 100-kilkadziesiąt milionów złotych. Budowaliśmy domy kultury, rozbudowywaliśmy filię bibliotek publicznych. Mamy największą dynamikę w Polsce rozbudowywania tych filii. W każdej dzielnicy czy osiedlu chcemy te filie zlokalizować, bo to są małe centra aktywności kulturalnej. Ale ta infrastruktura była nam potrzebna również na zewnątrz, żeby pokazać miasto jako miasto nowoczesne, które przyciągać powinno w związku z wybudowaniem areny, czy akwy, czy tego basenu olimpijskiego. Ja początkowo byłem przeciwny basenowi olimpijskiemu, uważając, że nie wypełnimy go sportowymi projektami, a okazało się, że jesteśmy oceniani najlepiej w Polsce, czy w tej części Europy. Niektórzy mówią, że jest ten basen olimpijski najszybszy w Europie i najlepiej skonfigurowany z punktu widzenia treningu i zawodów. I stąd mieliście Państwo i mistrzostwa Polski zimowe, letnie i juniorów, i będą następne. Natomiast te mistrzostwa świata na arenie w tym roku, a mistrzostwa Europy dwa lata temu, pokazują, że ta infrastruktura na siebie może zarobić. Dzisiaj można powiedzieć tak, Zara Mosir, który jest spółką zarządzającą, zarabia na akwie, nie dokłada do stadionu, musi dołożyć trochę do stadionu lekkoatletycznego, ale nie dużo. No i oczywiście punktem dla nas do dyskusji jest pozostała infrastruktura, takie jak chociażby hala Globus, która wymaga sporych nakładów.
i remontowych, ale też i nakładów na pokrywanie strat. Nie wszystko da się ustawić w obszarze opłacalnej działalności, bo przecież tam są jednostki konkurencyjne, które wykupywane są przez kluby, stowarzyszenia, które budują aktywność sportową i rekreacyjną. Edukacja. 5 miliardów na edukację. Chciałem Państwu powiedzieć, że jednym z naszych największych sukcesów jest to, o ile tego nie wspomniałem na początku, że zatrzymaliśmy odpływ młodych ludzi kończących szkoły średnie. Przez stypendia, przez promocję naszych uczelni około 76% absolwentów w 2017 roku, w 2018 nie mamy chyba jeszcze. Podobnie tak. 76% zostało w Lublinie na uczelni. To jest nasz gigantyczny sukces, chciałem Państwu powiedzieć, bo jak przyszedłem na początku, jak wygrałem wybory, poszedłem do liceum i pytać się, no dobrze, to gdzie chcecie studiować? I na pytanie, kto chce studiować poza Lublinem, klasą w Lublinie nie liczy. A dzisiaj jest odwrotnie. To jest też zasługa uczelni, które zmieniły się w tym czasie, ale też i wspólnie razem rozmawiamy o tej ofercie i nasi mieszkańcy dali się przekonać. Jeszcze drugie wyzwanie to jest, żeby zostali nie na licencję, bo to już mamy, ale na studia magisterskie, żebyśmy mogli Was przekonać, że tu warto poszukać takie kierunki specjalności, które tak naprawdę są równoważne temu, co macie w Warszawie, w Poznaniu i tak dalej. Ja nie dyskutuję, jeśli ktoś chce studiować ubezpieczenia w Poznaniu, bo to jest najlepsza firma ubezpieczenia. Uczelnia ubezpieczeń. Jeśli wybieracie AGH, to też trzeba pamiętać, że na AGH część tych studiów to jest mistrzostwo świata, ale część jest porównywalna z tym, co jest na Politechnice. Trzeba umieć porównywać i my staramy się tak to przedstawiać. Od akademickości Lublina zależy tak naprawdę dynamika naszego rozwoju i będziemy uczelnie wspierać. Partycypacja społeczna. Tutaj już powiedziałem wcześniej, że dla nas to było ogromne wyzwanie, ponieważ uważamy, że aktywność społeczna, ten kapitał ludzki i kapitał społeczny stają się takim fundamentem w tych wszystkich zmianach. Myśmy wprowadzili budżet obywatelski, tu akurat tego nie ma, Fundusz Inicjatyw Lokalnych, to jest 15 plus 5 milionów, zielony budżet 2 miliony, na zasadzie projektów pewnych działań partycypacyjnych, narzędzi, z których mieszkańcy mogą korzystać. Oczywiście mamy serwis naprawny, to mamy dobre skomunikowanie z mieszkańcami poprzez internet, ale generalnie staraliśmy się przez te projekty skłonić wszystkich do współpracy, do kreowania swoich projektów w przestrzeni miasta. Myśmy finansowali, myślę, że gdzieś około 200 projektów, które mieszkańcy do nas przynieśli. Znaczna część została wprost wprowadzona do budżetu, czyli inaczej mówiąc, nie w ramach budżetu obywatelskiego, nie w ramach inicjatywy lokalnej, ale jak do nas Rady Ziemi i mieszkańcy przyszli z konkretnymi projektami, byśmy je odzwierciedlali w wydatkach budżetowych. I dzisiaj możemy powiedzieć, że Lublin jest jednym z najbardziej aktywnych miast o takim systemie partycypacji społecznej, która została dostrzeżona przez Komisję Europejską. Otrzymaliśmy również taki certyfikat jako jedyny w Polsce TIF Rheinland jako miasto partycypacji społecznej, ale ta Komisja Europejska jest tu istotna, ponieważ otrzymaliśmy najwyższą nagrodę w tym zakresie właśnie za to plus za aktywność międzynarodową. I dalej przedsiębiorczość. No, tu jest trochę większy problem i dwa zdania na ten temat. Lublin, jak popatrzyliśmy na samym początku, stracił te okręty flagowe gospodarki. Fabryka samochodów i kilka innych firm. I trzeba było spojrzeć na gospodarkę w wymiarze realnych możliwości rozwoju i przemysłu, ale też i innych obszarów. I stąd mamy tutaj cel, jakim jest miasto z elastyczną, zdywersyfikowaną gospodarką, opartą na nowoczesnych usługach i przemyśle dostosowaną do wyzwań końca obecnej dekady i oczywiście Lublin jako miasto przyjazne dla inwestorów. Rozwój sektora przemysłu, rozwój sektora usług, kultura przedsiębiorczości, wspieranie przemysłów kreatywnych. Dla przemysłu ważna była strefa ekonomiczna. Dzisiaj tam jest około 4,5 tysiąca pracujących, strefa jest pełna,
firmy praktycznie, że biorąc, już tam nie mają gdzie lokować z infrastruktury, ale też przestały interesować się pomocą publiczną. Dzisiaj potrzebują dostępności komunikacyjnej, uzbrojonego terenu. Mamy uzbrojoną strefę na Bursakach, mamy tutaj tą strefę wokół Mełgierskiej, dostępną komunikacyjnie do obwodnicy i do dróg ekspresowych. Mamy zatem sytuację, w której już przychodzą inwestorzy i nie mówią: dajcie nam pomoc publiczną strefie, tylko zajmijcie się nami. I mamy dobrze funkcjonującą obsługę inwestorów. Inwestor tak naprawdę dostaje prowadzącego, który słowo może niewłaściwe, załatwia wszystko, a inaczej mówiąc, uzyskuje wszystkie zgody. I inwestor to potrafi doceniać. Jesteśmy najlepiej oceniani w Polsce, jeśli chodzi o obsługę inwestorów, taką przyjazność, którą jest zapewniona. Ale inwestycje to jest interes. W związku z tym, jeśli dzisiaj mamy dobry klimat dla przyciągania inwestycji, to oczywiście one są. Jak jest zły klimat, to ich nie będzie. Jak mamy dobre prawo, to one będą. Jeśli to prawo jest dzisiaj pod znakiem zapytania, a chociażby w wyniku projektowanych regulacji prawnych, no to ci inwestorzy mówią, to my poczekamy. Mamy w kontekście oczywiście branż podstawowych to, co było przedmiotem naszych długich dyskusji. Myśmy postawili na nowoczesne usługi dla biznesu, bo one szybko mogły tutaj zaoferować dobre miejsca pracy. Dzisiaj w sektorze IT jest już ponad 4000 zatrudnionych, ale mamy inwestycje typu BPO, które różnie były oceniane, ale dzisiaj tak naprawdę kreują nam wspólnie z sektorem IT już kilkanaście tysięcy miejsc pracy. To jest ważne, bo te inwestycje wymagały dwóch rzeczy. Z jednej strony powierzchni biurowej, którą wybudowali deweloperzy, tej powierzchni wymaga oczekiwane przez inwestora, czy w klasie B+, czy A, a z drugiej strony dostępu do rynku kwalifikowanej siły roboczej, którą jesteśmy, i pod tym względem nie jest źle. Przemysł spożywczy, branża podstawowa, ale wśród branż wspierających logistyka, transport, motoryzacja, ochrona zdrowia, farmacja, biotechnologia, tego typu obiekty Państwo czy firmy znajdziecie i w klasie poza klasem. Chciałem zwrócić Państwu na te projekty, które wymyślili tutaj moi współpracownicy, mianowicie te lubelskie wydziały IT, medyczna, biotechnologiczna, lotnicza, motoryzacyjna i maszynowa, która kreują, budują te synergie ze współpracy. Na przykład, jeśli chodzi o klaster przemysłu motoryzacyjnego, maszynowego, oprócz tego, że zgromadziliśmy tu wszystkie firmy i instytucje związane z przemysłem motoryzacyjnym, no tu mówię chociażby o Politechnice, ale firmy tej branży, to mamy za partnerów Bawarczyków, czyli tu firmy z Niemiec, a podpisujemy umowę chyba w marcu z Grazem i tam również firmy wejdą do naszego klastra. Będziemy wspólnie pracować nad między innymi autobusem nie tylko elektrycznym, ale hybrydowym, wodorowo elektrycznym, ale również nad budową takiego parku technologicznego, jeśli chodzi o przemysł motoryzacyjny. Kreatywni to jest pomysł budowania takiej aktywności artystów i przedsiębiorców. Nie przeceniajmy go, ale też warto pokazać, że ten sektor kreatywny obejmuje sporo osób i że te projekty wygenerowały nam ogromną aktywność, taką proprzedsiębiorczość w Lublinie. I wreszcie akademickość. Chcemy, by Lublin był nowym ośrodkiem akademickim przyciągającym zarówno polskich, jak i zagranicznych studentów i kadrę profesorską. I oczywiście, żeby ta akademickość dawała nam szansę aktywności zawodowej później w Lublinie. I stąd mamy tu umiędzynarodowienie uczelni, ta współpraca uczelni z biznesem, która nam coraz lepiej wychodzi, ale również przyciąganie, zatrzymywanie talentów. Warto podkreślić, jakbyśmy poszli dalej, mamy malejącą liczbę studentów, ale zatrzymała się ona w ubiegłym roku i można powiedzieć, że te 63-65 tysięcy to jest ten przedział, który będzie chyba już teraz stale, ale mamy bardzo dużo studentów zagranicznych. Tu mamy podane 6272, ale ja mam jakieś dane pokazujące 6500.
bo między innymi prywatne uczelnie, tak jak Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza, otrzymała nagle ponad setkę na przykład Filipińczyków w ramach negocjacji, a kiedy indziej z innych krajów. Ważny jest ten wskaźnik umiędzynarodowienia. Jesteśmy po Warszawie tak naprawdę drugim miastem pod względem wskaźnika umiędzynarodowienia. Co to oznacza? Dla uczelni zawsze to samo, czyli wymiar ekonomiczny i znakomitą promocję, bo każdy z tych studentów staje się ambasadorem tej uczelni i miasta. Dla miasta oczywiście ten wymiar ekonomiczny jest bardzo ważny. Studenci zagraniczni obliczaliśmy, że tak około 150 milionów rocznie zostawiają tych identyfikowanych w strumieniu wydatków, bo my nie jesteśmy w stanie śledzić ich wydatków. Ale jeśli Państwo jesteście na Starym Mieście, no to wiecie, że u nas dominuje czasami język angielski, potem ukraiński, na trzecim miejscu polski, co dowodzi, że jednak obecność studentów zagranicznych łatwo dostrzec. To, co jest istotne, to chciałbym powiedzieć, że uczelnie nasze, niezależnie od tego ryzyka, które się dzisiaj pojawia w związku ze zmianą ustawy, uzyskały pewną taką dużą stabilność w wymiarze i ekonomicznym, potrafiły absorbować środki europejskie, potrafiły inwestować, z czego Państwo korzystacie zresztą. Potrafiły również zbudować te kontakty międzynarodowe, dające dzisiaj szansę takiego dynamicznego rozwoju. Gdybyście Państwo mogli porównać, a ja to mogę zrobić, lata, powiedzmy 10 lat temu i dzisiaj, to są dwa światy. A zatem warto studiować w Lublinie, warto wybierać lubelskie uczelnie, bo dobrze kształcą i zapewniają Państwo te kontakty międzynarodowe, których często potrzebujecie. I zresztą równolegle, korzystając chociażby z Erasmusa, można Was spotkać w całej Europie, co niedawno doświadczyłem, bo moi studenci spotkali w Paryżu, okazuje się, że kontynuują studia we Francji. Jestem do Państwa dyspozycji.